Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi drodzy widzowie, na samym wstępie chciałem was poinformować, że dzisiejszy odcinek powstał we współpracy z marką Intel. I dzisiaj chciałem wam zaprezentować mój nowy procesor Intel Core i7-10700K, model LGA1200. Pewnie zastanawialiście się, jak zaczęła się moja kariera na YouTubie. Pozwólcie, że pokrótce wam o niej opowiem. Rzeczą, bez której oczywiście ta przygoda by się nie zaczęła, jest komputer. A komputer bez procesora jest jak zima bez śniegu, jak Minecraft bez diaksów, jak Fortnite bez lamy, jak Brawl Stars bez zadymiarzy, jak joystick bez pomidorków, co nie? W skrócie, procesor to serce komputera. Musi dobrze funkcjonować i spełniać najważniejsze zadania. Oczywiście nie umniejszam tutaj żadnym innym komponentom, ale jednak, procesor to procesor. Wiedziałem o tym od samego początku. Jeśli mnie znacie, to wiecie, że zawsze stawiałem na jakość. I w tym przypadku było tak samo. Zanim wybrałem ten odpowiedni, przekopałem internet wzdłuż i wszerz, aby sprawdzić, jaka firma produkuje najlepsze cudeńka. Moją uwagę przykuła firma Intel. Był to rok 2017, więc na tamten moment procesor, który spełniał moje oczekiwania, był to Intel Core i5-7600K. Sprostał on moim oczekiwaniom w 100%, ale pamiętajmy, że wtedy nagrywałem tylko i wyłącznie gry mobilne. Oczywiście świat gier, jak i świat technologiczny cały czas idą do przodu, więc i ja szedłem. Pod koniec roku 2017 zacząłem nagrywać gry komputerowe. Jak dobrze wiemy, gry takie jak Fortnite są bardzo wymagające. Więc jeżeli chcemy nagrywać rozgrywkę i żeby nam się nie przycinała, potrzebujemy w naszym komputerze podzespołów o znacznie lepszych parametrach. Wiedziałem, że firma Intel mnie nie zawiedzie. Na rynku są od bardzo, bardzo długa, więc postanowiłem im po raz kolejny zaufać i zainwestować w nowy, lepszy procesor. Tym razem postawiłem na Intel Core i7-8700K. Warto dodać, że ich procesory dobrze sprawiają się nie tylko podczas grania, ale również przy streamowaniu, montowaniu czy też innych codziennych zadaniach, co jest dla mnie bardzo ważne. Jakiś czas temu w Fortnite pojawiła się technologia RTX, która zmieniła totalnie oblicze rozgrywki. Siłą rzeczy, chcąc nagrywać i streamować dla was w tej właśnie oto technologii, postanowiłem, że to jest idealny moment na upgrade mojego stanowiska. Więc moim nowym procesorem, który zaopatrzy swój komputer, jest Intel Core i7-10700K. Intel Core i7-10700K dysponuje wysoką częstotliwością taktowania oraz odblokowanym mnożnikiem, dzięki któremu dodatkowo zwiększy dostępne wartości. Jest to więc doskonały procesor do obsługi najbardziej wymagających programów projektowych. A jak dobrze wiecie, jeżeli tworzy się na YouTubie, no to trzeba też umieć tworzyć miniaturki w Photoshopie. Zawsze mogę liczyć na doskonałą wydajność, zwiększaną w najważniejszych momentach dzięki implementacji nowoczesnych technologii. Jak sami widzicie, firma Intel towarzyszy mi od samego początku mojej kariery na YouTubie i myślę, że jeszcze długa droga przed nami. Dla tych, którzy nie wiedzą, tak wygląda procesor. Tak to wygląda. To montujemy w płytę główną. Powiem wam szczerze, że bardzo się cieszę, że mogę korzystać z tak wielozadaniowego procesora, jaki jest Intel Core i7-10700K. Daje mi on z pewnością komfort pracy i już z niecierpliwością czekam na kolejne nowości. Oczywiście dajcie znać w komentarzu, czy znacie procesory marki Intel. A w dzisiejszym odcinku jeden z was może wygrać ten oto procesor. Wystarczy, że w komentarzu odpowiecie na pytanie, który z bohaterów gry PC Marvel Avengers według ciebie ma największą moc i dlaczego? Link do procesora znajdziecie w opisie, więc koniecznie sprawdźcie tą ofertę. A teraz, moi drodzy, po tym krótkim wstępie przejdźmy do drugiej części odcinka. Moi drodzy, jest dzisiaj ze mną Szaku, siemaneczko. Siemanowi. Jak dobrze wiecie, moi kochani, ja już mam setny poziom na swoim koncie, dlatego dzisiaj razem z Szakiem wykonamy wszystkie zdania i pokażemy wam, jak wygląda full odblokowany Mandalorian. Mandalorian. Nigdy nie potrafię tego wymówić, Szaku. Jak on się nazywa? Mandalorian. Dobrze powiedziałem? Nie wiem. Nieważne, nieważne. Moi kochani, pierwsze nasze zadanie to jest pokonaj Rozgardiasza. Widziałem Beskar, zebrany przez szaleńca. Znajdź go, odbierz go. Szaku, wiesz gdzie on jest? Chyba wiem, ale nie pamiętam nazwy miejscówki. Chyba obok hangarów. Tak, koło sierbanych suwarów na fabrykach. Lecimy. Dobra, Szaczku, lecimy tutaj zabić tego szaleńca. Let's go. Uważaj, Szaku, bo to jest szaleniec. Pamiętaj, pamiętaj. On wali z RPGa. Dobra, dobrze, wiecie, ja mam pistolecik i harpun. Myślisz, że sobie damy radę z takim zestawem? To pewnie ma poprakitnicę i tak dalej, więc będzie chill. Chill bombeczka jest na dole. Ta, jest ten czub. A ty od razu strzelasz? A jak? Nie ma lipy. Chodź tu, świrze! Zabiję mnie. 18 HP. Nice. Leży. Jest! Jest! Czyste Leży. Zwycięstwo! Tak, zdobyliśmy to. Woohoo! Ale że Szaku, chciałbym się wysadzić i przeżył? Nie no. Okej, okay, zadanie zaliczone, gościu. Woohoo! Dobra, mordeczko, ale ja odblokowałem nowych rzeczy!
Ja dziękuję, jak ja mam? Nie no, stary, zobacz na to. Czy ty masz lodowego naleśnika? Odblokowałem taką żelazną część na rękę. Okej, okay, koks. No, mam naleśnika, zobacz na to, stary. Ale szef. Odbieram wszystko, dziękuję ślicznie. Lodowy naleśnik. Coś pięknego. Dobra, ale i tak odblokujmy sobie Mandalorianina. Przyodziam sobie moje nowości. To. Dawaj, dawaj. To. To. Hełmofon nowy. No dobra, lecimy dalej. Kolejne zadanie jest od Lexy. Mój skaner pokazuje trochę Beskaru. Bardzo wysoko nad poziomem morza. Przyda ci się plecak odrzutowy. Znajdź stal Beskaru tam, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Szaku, gdzie niebo spotyka się z ziemią? Nie spodziewałem się takich pytań. Gdzie jest najwyższy punkt na mapie? Wiesz co? Chyba kociego kącika. Na tych dobrze, górach. Dobrze. Masz piątkę z plusem. Lecimy. No i super. Moi kochani, właśnie w tym miejscu niebo spotyka się z ziemią, a ja nie dolecę. Dobra, stary, muszę pedałować z buta na tą górkę. Najgorzej. No biegnij, gruby, dawaj, palimy. Stary, Baby Yoda raz, jest taka ciężka. Myślę, że w tej kapsule to ona jest taka leciutka. To z 2 kilo waży, wchodzi. 220. Mamy to, tak patrz, to zbierz Beskar. Wow. Mamy to. Nie ma. Dobra, stary, skok wiary. Przeżyjesz, znając twoje umiejętności. Nie, jestem najlepszy, teraz ty. Boom, 360. Pięknie, mamy to, zadanie ukończone, lecimy z kolejnym. Okej, okay, mordeczko, odblokowałem kolejną stylówę, wyposaż. Na wyposażeniu, Znajdź stal Beskaru głęboko w brzuchu rekina. Widziałam metal, którego szukasz. Szukaj rozbitego sejfu nad morzem. No dobra, czyli stary, udajemy się w kierunku rekina i koralowego kasztela. Let's go! Dobrze, moi kochani, lecimy z kolejnym zadaniem. Musimy udać się do sejfu. Czy ktoś tutaj w ogóle lata? Ten rekin jest chyba już opuszczoną miejscówką, totalnie. Dobra, stary. Gdzie jest sejf? Sejf jest gdzieś... Tutaj? Mam, jest. Kto tęskni za rekinem? Zostawiam w tym momencie łapeczkę w górę. Stary, mam. Zbieram. Beskar. Zbieraj. Proszę pana, odblokowałem kolejne zadanie. Coś takiego na kolano. Czy jakbym się wywrócił, że ją kolanka nie zdar. Rozumiesz? Paniacze na kolana, dobra. Dobra. Lecimy z kolejnym zadaniem. Okej. Okay. Wyposażam. Na wyposażeniu. Sprawdźmy teraz jeszcze raz szybciutko szafeczkę. Jeszcze brakuje mi tylko klaty i... ubrania do tego zestawu, dobra. Kolejne zadanie, mój drogi przyjacielu! Jest najlepsze! Mam ten cały Beskar, ale nie oddam go byle komu. Ukończ zadanie legendarne. Stary, lecimy do Koloseum. Let's go! Moi drodzy, już wiem, na czym polega legendarne zadanie. W legendarnym zadaniu musimy pokonać 5 przeciwników, ale zanim to zrobimy, musimy udać się do jakiegoś NPC i wziąć od niego zadanie, czyli musi nam wskazać osobę, którą musimy zabić. Zobaczmy, czy ten chłop ma jakieś zadanie. Porozmawiaj. Zlikwiduj wrogiego wracza. Okej. Okay. Są na Koloseum, stary. To jest moja szansa. Jestem płatnym zabójcą. Nara! Nice. Zlecenie wykonane! Cel zlikwidowany, mordeczko! Czyżbym ukończył zdanie? Tak jest! Dobra robota! Łowcu nagród! Dzięki. Dobrze, moi kochani, wyzwanie ukończone! Dostałem zbroję. Dostałem korpus. I dostałem ubranie, wyposaż, wszystko. Okej, okay, teraz wszystko ubieram. I stary, mamy to. Full Mandalorianin. No powiem ci tak. Za mocno się nie różni, nie? Ale jest. Także zadanka nie są takie złe. Pamiętajcie, że musicie wykonywać zadania bounty. Jeżeli wykonacie na przykład 5 likwidacji, no to wyjdźcie do lobby, a w lobby już zadanie zostanie zaliczone. Bynajmniej tak było w moim przypadku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Szaku, dziękuję ci za dzisiejszy odcinek. A wy trzymajcie się. Cześć!